360 razy obleciał kulę ziemską. 14 czerwca 1987 roku wiózł papieża Jana Pawła II. Właściwie wiózł. Przelatywał. I 13 października obchodzi 51 lat. Mija od pierwszego skoku spadochronem. W naszym studiu niezwykły gość, kapitan Janusz Więckowski. Witamy serdecznie. Dzień dobry. No, proszę powiedzieć, pan jest wyjątkowym pilotem. Czy może pan opowiedzieć troszkę o tym locie z Janem Pawłem II? Ta wyjątkowość to przede wszystkim to, że już jestem nie za młody, bo to wszystko trwa. A to nie jest ważne. Powiem szczerze, że ten lot właśnie z papieżem, ja byłem tam w załodze jako drugi pilot. Kapitanem tego rejsu był kapitan Józek Cierniak, który niestety już nie żyje. Był trochę starszy ode mnie. No i był to lot, który był fantastyczny. Nikomu tego do tej pory nie mówię oficjalnie, ale burza, która była na granicy między Polską, a wtedy Czechosłowacją, tam jest taka miejscowość Jabłonka. Po prostu stała duża burza. W momencie, kiedy dolatywaliśmy do tej granicy, to do nawigatora mówię: Andrzej, damy w prawo 20 stopni, miniemy i będziemy na swoim kursie. No, to trwało jeszcze, ale ten dolot. Naraz ja patrzę, ta burza sama nam odeszła. Zrobiła drogę. Po prostu to był cud, no. Cud papieski, którego nie zgłosiłem do właśnie Komisji Badania Cudów Papieskich, no ale zawsze to w serduszku moim jest i pozostanie. Wspaniały lot, chyba najpiękniejszy lot mojego życia. Krótki bardzo, bo to godzinę tam 38 minut lecieliśmy na lotnisko nie Fiumicino, główne lotnisko w Rzymie, tylko na lotnisko Ciampino. Przygoda, którą pozostanie w moim sercu do końca życia na pewno. Ale muszę zapytać pana, czym tak naprawdę dla pana jest latanie, bo to jest właściwie temat naszej rozmowy, bo tak trochęśmy przeszli płynnie z Dnia Papieskiego do pana historii, ale czym dla pana jest latanie? Po prostu jest to coś, co trzeba przeżyć. Są rzeczy, które można opowiadać na okrągło i ktoś tam słucha, no tak, no wariat lata tam. Ale jak się przeżyje daną przygodę, jak się wsiądzie w ten samolot, potrzyma się te stery, człowiek przechodzi do innego myślenia i zaczyna to chłonąć po prostu całym swoim organizmem. To znaczy, jest tak, że ja rok temu pierwszy raz wsiadłem jako pasażer do samolotu, pierwszy raz, i byłem straszliwie zestresowany i wydaje mi się, że ja już to, że tak powiem, mam za sobą. Ale to nie jest to samo, co poprowadzić samolot. Ja myślę, że jak już pan wsiadł, jak się pan odważył, panie redaktorze, już teraz będzie krok drugi, będzie dużo łatwiejszy. Czyli trzeba złapać za te stery jednak. Trzeba te stery wziąć do ręki, trzeba wylecieć sobie. Są teraz takie fajne, organizowane w Aeroklubie Warszawskim, możliwość przelecenia się samolotem. 20 minut za niewielkie pieniądze i wtedy każdy instruktor, który siedzi z boku, może te stery pozwolić podtrzymać nogi na pedałach steru kierunku, żeby to poczuć własnym organizmem. I to rośnie. Zaczął pan od skoków ze spadochronem. Tak, zacząłem właśnie 13 października 1965 roku. To trochę czasu temu. Dużo, dużo. 51 lat właśnie minie za 4 dni. I powiem, że to spadochroniarstwo było nieplanowanym spadochroniarstwem, dlatego że był organizowany kurs latem na szybowcach, ale niestety jak się łapie dwie stroki za ogon, to coś ucieka. Rodzice wyjeżdżali, był nowy samochód w domu, Fiat 125, wyjeżdżali do Bułgarii. I ja mówię, nie no, muszę z nimi pojechać, przecież trochę sobie tam pojeżdżę tym samochodem, lubiłem jeździć. No i poszedłem do szefa wyszkolenia, wtedy szefem wyszkolenia był pan Dudzik, no jeden z takich flagowych naszych szefów. Ja mówię, no panie Zdzisławie, jak to będzie z tym kursem, bo ja potrzebuję wyjechać w tym lipcu. A to się nie martw, w sierpniu organizujemy drugi kurs na szybowce i pójdziemy w sierpniu na to latanie. No to się ucieszyłem, pojechałem do Bułgarii, wróciłem z tej Bułgarii, a okazało się, że na kurs sierpniowy było za mało chętnych i ten kurs odwołali. No ale powiedział mi jeden z instruktorów, że na jesieni jeszcze będzie kurs dla spadochroniarzy, a i tak musi skoczyć 3 razy, żeby latać na szybowcach. No i się załapałem, ponieważ to mi się spodobało. Nawet miałem taki drobny sukces, byłem mistrzem Warszawy, ale jeszcze w juniorach, także to w ogóle na takim spadochronie kwadratowym. Dzisiaj są inne spadochrony, ale się udało. No i się zbyt długo przytrzymałem w tym sporcie spadochronowym, bo nawet byłem zawodowym instruktorem przez 3 lata na Gocławiu, na starym lotnisku naszym Aeroklubu Warszawskiego. No i w tych 3 latach zrobiłem licencję zawodową pilota. Połączyłem te 2 wydarzenia, no i wsiadłem za stery samolotów polskich liniach lotniczych LOT.
Ale mam nadzieję, że nie opuścił pan ani razu, że tak powiem, pasażerskiego lotu i nie wyskoczył pan w czasie lotu jako pilot. W samolotach pasażerskich nie ma spadochronów. Mhm. Ale robiłem kiedyś numer taki, leciałem samolotem. Żadnych nie ma? Żadnych? Absolutnie? Nie ma, no nie może być, bo to by było tyle wagi, byśmy przekroczyli. Ach, no właśnie. Chociaż teraz są lekkie spadochroniki, ale to z tego samolotu szybkiego, który szybko lata, nikt by nie wysiadł. Może ja bym wysiadł jako spadochroniarz, który wykonał 462 skoki spadochronowe, a pasażerowi by zostali, więc tak byłoby to... No kapitan nie może, nie może, niestety. Tak, nie byłoby to moralne. Ale chciałem jeszcze zapytać o to, bo wspomniał pan o tym, że można spróbować, że tak powiem, w aeroklubie, ale kto może zacząć latać, bo czy są jakieś ograniczenia zdrowotne? Są ograniczenia zdrowotne, ale w tej chwili tak się bardzo zliberalizowały te przepisy, że w zasadzie ludzie o dużych wadach wzrokowych nawet mogą latać po prostu. I to jest bezpieczne? Bezpieczne. Bo co się zmieniło? Nie, no oczywiście, jak człowiek nabędzie pewne wartości, umiejętność lądowania, bo tu jest akurat taki chyba najtrudniejszy element całego szkolenia, widzi tą ziemię, to bezpiecznie ląduje po prostu. I jak tego się nauczy, śmiało może latać. A miał pan jakąś taką sytuację, no bardzo niebezpieczną? Sytuacji parę niebezpiecznych miałem. Miałem taką chyba najgorszą sytuację na samolocie Tupolew 154. Dlatego walczę o tą naszą załogę, bo bardzo prawdopodobne, że podobna sytuacja i u nich zaistniała. Mówię o załodze smoleńskiej. Ponieważ mnie się spaliła turbina na drugim, trzecim stopniu silnika środkowego w samolocie, lecąc na Orly do Paryża. No i uważam to za najgorszy swój przypadek. Miałem przypadki takie, że na przykład przez burzę przechodziłem, lecąc do Berlina na Schönefeld, jeszcze się latało, obcięło mi tak zwany majak na sterze kierunku. Potem trochę problemu było przy uruchomieniu, bo ten, który nam dawał zgodę na uruchomienie, mówił: o, wyłączcie ten silnik, który już chodzi, bo tam nie chodzi ten majak. No, godzina opóźnienia, bo ten majak trzeba było zmienić. Miałem przygodę na samolocie, na którym Tadeusz Wrona ostatecznie wylądował bez podłodzia i samolot został skasowany. To ja w 2008 roku na tym samolocie, 15 czerwca zresztą, bo pamiętam tą datę, to się tak nie zapomina, tak, wylądowałem w Keflawiku. Leciałem do Chicago, no ale jeden z silników, prawy silnik, zgubił olej. Tak można powiedzieć w skrócie. Ten olej spadł do poziomu zero. Trzeba było ten silnik wyłączyć, wrócić na lotnisko do Keflawiku, to był powrót około 40 minut, i wylądować na tym jednym silniczku w Keflawiku. Czyli co, ten samolot już od dawna był niesprawny? No nie, no on był sprawny. Silniki się zmieniają, nie, na pewno był bardzo dobry, sprawny. A w ogóle inna instalacja miała powód tego, że Tadeusz wylądował bez tego podwozia, ale... Tutaj trzeba powiedzieć o tym wielkim kunszcie Tadeusza. Tak. No, wylądował genialnie. No. Ale właśnie, bo pan powiedział, że przeleciał pan tyle godzin. Sam pan powiedział 300 ileś razy 360 Ziemia. 360 razy Ziemia. 18 razy na Księżyc pan poleciał. Tak, 18 razy na Księżycu i z powrotem. No właśnie, ale a pan powiedział, jak zapytaliśmy teraz o te takie niebezpieczne wydarzenia, no miałem kilka. To się wydawać by mogło, że masa, na drodze no, ile się dzieje rzeczy. No tak, ale... To jest po prostu lotnictwo. W tym Keflawiku rocznie, bo na Atlantyku lata straszna masa samolotów między Europą a Stanami, ląduje około 20 samolotów rocznie na wymianę silnika. Albo z uwagi na taką awarię jak moja. Może być inna awaria. To się zdarza, ale to jest bezpieczne, bo na jednym silniku fajnie się lata. No, ale chyba ćwiczymy to w ogóle na symulatorach zawsze tak, że to nie była niespodzianka, że silnik trzeba wyłączyć. Pilot chyba musi się odznaczać stalowymi nerwami. Z tymi stalowymi nerwami bym nie przesadzał. Uczymy się tego od początku. To spadochroniarstwo na przykład trochę tak mobilizuje. Pan Tomasz Smolicz, który latał na IL-62, spotykamy się z nim 14 marca. No taką... też niechlubną rocznicę pierwszej katastrofy IWA 62. I on sporo latał z Pawłem Lipowczanem, który był kapitanem tej załodze, która no niestety zginęła i zginęli wszyscy, tam zginęła również Ania Jantar. To on mówi właśnie, Tomek, że ten
Paweł był niesamowicie odporny, no bo on skakał, on był doświadczalnym spadochroniarzem. Jego odporność była większa jak pozostałych. Ja nie mówię, że ja tyle skakałem co Paweł, bo miałem tych skoków mniej, ale to doświadczenie takie, wyjście w powietrze, latanie w tym powietrzu własnym ciałem. Na żywo. Jak tak. To powietrze czułem twarzą, rękoma, nogami, swoim ciałem. Wyskakiwałem czasami tylko w slipkach i kamizelce, skacząc na wodę. To naprawdę czułem wszystko. Także to jest coś, co to wtedy człowiek zostaje. W takim samolocie, w kokpicie, to czuje się już dużo bardziej. To? Wszystko, ochrona, przyrządy, manetki tylko trzeba poprzestawiać, popatrzeć, gdzie się leci. No, ale sama radość. Jeszcze wrócę do tego spadochroniarstwa, dlatego że kolega kaskader powiedział, że no, robi bardzo różne rzeczy, bardzo niebezpieczne, skacze z mostu i tak dalej. I powiedział, jednego się boi, skoku ze spadochronu, bo uważa, że to jest tak niebezpieczne. No to jest jakiś słaby kaskader, bo Krzysztof Fus, potęga jako kaskader, potem szef kaskaderów w Polsce, wykonał skoków mnóstwo. Komandos po prostu, który pokochał te skoki. No, zaczął dosyć późno oczywiście, ale no, miał straszny przypadek, jak z kolejki na Kasprowy skakał do filmu Znicz, chyba już ten film miał na tytuł, nie pamiętam dokładnie, ale Krzysztof wyskakał. Niesamowity człowiek, bo na przykład na wieżę w Gostyninie, która tam stała, najwyższa wieża miała wtedy, ona nadawała chyba koło tam pół fali, chyba 600 parę metrów, to on na nią wszedł, stanął okrakiem i zrobił zdjęcie, bo on potem pracował, więc to jest dopiero odwaga. Te nasze odwagi takie w samolocie to... No ale proszę powiedzieć o tych niebezpieczeństwach spadochronu. Te wypadki, które się zdarzają, czy to jest spowodowane tym, że ktoś czegoś nie dopilnował, coś źle zrobił? W spadochroniarstwie naprawdę jest bardzo mało wypadków. One się zdarzają. Ale co jest przyczyną najczęściej? W tej chwili nawet spadochrony przeważnie układają układacze zawodowi. Oni za to biorą 10 zł, tam czy 15, już nie pamiętam. To się dzieje różnie w różnych aeroklubach. I oni to układają. Ja już dawno nie pamiętam, żeby na skutek złego otwarcia spadochronu był wypadek. Dzieją się inne rzeczy. Na przykład dwaj spadochroniarze w powietrzu wspólnie lecą. Na dużej prędkości, jak się spotkają, to się mogą zderzyć. Ale mają automaty, które w przypadku takiego zderzenia, jeśli któryś utraci świadomość, to ten spadochron otwierany jest automatycznie. No pewnie jak ktoś ląduje nieprzytomny, to te nogi można połamać. Ale tylko połamać te nogi. Za chwilę się poskłada i dalej będzie facet skakał. Ale właśnie, bo to jest takie literackie takie myślenie, taki strach, że bo pierwsze co, jak ja bym miał wyskoczyć, to a może się nie otworzy. To jest właśnie chyba ten największy strach. Zapraszam do sekcji spadochronowej. Arek Wantowa, szef tej sekcji, no i wielu innych tam wspaniałych instruktorów, robi to fantastycznie, pokaże, wytłumaczy i można skoczyć i w tandemie teraz, co jest dużo łatwiej, zmobilizować się i samemu na taki kurs przejść właśnie. Ten kurs teraz jest bardzo krótki, badania są prawie że żadne. Są, ale to trzeba przejść. A jak się skacze w tandemie, to się tylko oświadczenie podpisuje, że jestem zdrowy, silny i pragnę wykonać skok 4000 metrów. Tam jest opóźnienie około 60 sekund z takiej wysokości. Także to drugi skoczek leci z kamerą i filmuje to wszystko. Uśmiech na ustach. Uśmiech troszkę taki przyklejony. Ja już sobie wyobrażam. Pani redaktor się pięknie uśmiecha z takimi białymi zębami, to od razu zdjęcie pójdzie na stronę tytułową do Światowej Polski. Ja sobie wyobrażam moją żonę, której mówię, że wyskakuje na spadochronie i bym miał bardzo podobne emocje już potem. Naprawdę, proszę mi wierzyć. W domu? W domu, tak, dokładnie tak. Bym miał na pewno lot z balkonu. To trzeba zacząć inaczej. Trzeba namówić żonę na pierwszy skok, potem albo skakać jednocześnie. Razem. Tandemy, spotykamy się w powietrzu, lecimy z zamkniętym spadochronem z prędkością 180 km na godzinę. No, instruktor potem otwiera ten spadochronik, a potem, tak jak w moim przypadku, bo ja tandemu żadnego w swoim życiu nie mam zaliczonego, mam 462 skoki swoje własne. Ale moja żona, moje córki skoczyły w tandemie z tym samym instruktorem, nazywamy go Banan, Banaszkiewicz Darek, i on podpinał ich pod siebie. Mam do niego pełne zaufanie, bo to człowiek, który ma w tej chwili, ja już nie chcę go, ale około 6 tysięcy albo 7 tysięcy skoków. A drugi skoczek wyskakiwał z kamerą i ten cały przebieg tego skoku, kiedy spadł, nagrywał. A do tego wszystkiego, jak już wylądowali na nogach Darka, one nie musiały swoich nóg do lądowania używać, leciutko,
podbiegał, w każdym filmie jest nagrany pies Darka, który podbiega do nich i cieszy się z tego lądowania. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Pan kapitan Janusz Więckowski był naszym gościem. Państwa zapraszamy do Aeroklubu, a panu bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszamy teraz na reportaż Michała Trześniewskiego do cyrku. Do cyrku.